nauczyciele świętują. Młodzi ludzie dają nam energię. Niższa frekwencja przy LBO. Następuje pewien proces nasycenia. 14 października, Małgorzata Parys. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na piątkowe wydarzenia. Uroczyste akademie, kwiaty, upominki i życzenia dziś świętują nauczyciele. W Zespole Szkół Sportowych w Lubinie obchody połączono z akcją charytatywną. Zamiast kwiatów nauczycieli zostali obdarowani pluszakami, które następnie trafią na oddział pediatryczny do Szpitala Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. Dzień Edukacji Narodowej to idealny czas na refleksję na temat zawodu nauczyciela, systemu edukacji i problemach trapiących polskie szkoły. Czy zawód nauczyciela jest trudny? Praca z dziećmi jest bardzo, daje nam dużo satysfakcji, zadowolenia. Cały czas jesteśmy jakby no, troszkę młodsi, bo przebywamy z młodzieżą. Przyjemnie jest no, opiekować się uczniami. Mam tyle dzieci, ile mam uczniów. Spotykamy się z różnymi przypadkami, z różnymi dzieciakami, różnie reagującymi na różne sytuacje, zarówno i na boisku w moim przypadku, jak i poza boiskiem. Te zadania wychowawcze są, uważam, że dość trudnym zadaniem, żeby sprostać tym oczekiwaniom, które mają rodzice i sami uczniowie. Kiedyś zawód nauczyciela dawał prestiż społeczny. Dziś jest nieco inaczej, mówią pedagodzy. Dodają jednak, że ich zawód to misja i po raz kolejny wybraliby taką samą drogę zawodową. Na pewno jest to ciężka praca, ale praca dająca dużo satysfakcji. Cały czas zmienna. Jest to bycie z młodymi ludźmi. Coś, co napędza, co daje dużo radości. Młodzi ludzie dają nam energię. W Zespole Szkół Sportowych w Lubinie Dzień Edukacji Narodowej połączono z pasowaniem na uczniów. Było ślubowanie i program artystyczny. Tradycją Zespołu Szkół Sportowych jest, aby w tym dniu pasować na uczniów gimnazjum i liceum. Młodzież, która rozpoczęła naukę w naszej szkole. Kwiatami i upominkami lubińscy uczniowie podziękowali swoim nauczycielom za codzienny trud włożony w ich edukację. Nietypowymi upominkami zostali obdarowani nauczyciele z Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie. Zamiast kwiatów otrzymali pluszaki. Wszystko w ramach akcji charytatywnej pod tytułem Pluszaki nie więdną. Maskotki trafią teraz na oddział pediatryczny Szpitala Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. Dzieci się będą nimi bawiły, a potem, gdy będą już wychodziły zdrowe do domu, będą zabierały sobie jedną na pamiątkę. To jedna z wielu akcji charytatywnych organizowanych w Zespole Szkół Sportowych. Uczniowie chętnie przyłączają się do tego typu przedsięwzięć. Oddźwięk był bardzo duży, zresztą widać jak ile tych maskotek i gier i różnych innych zabawek otrzymaliśmy. Teraz mamy z czego wybierać i na pewno dzieci, które te zabawki, gry dostaną, będą bardzo zadowolone. Ten rok szkolny jest rokiem właśnie wolontariatu, w związku z tym jedną z takich głównych naszych akcji i pierwszych był zbiór zabawek dla dzieci ze szpitala przy ulicy Bema. W porozumieniu z panią ordynator postanowiliśmy zamiast kwiatów zbierać właśnie maskotki, które nie więdną. Była to pierwsza akcja Pluszaki nie więdną i jak zapowiadają wolontariusze, na pewno nie ostatnia. Cieniem na święto nauczycieli kładą się protesty, które trwają w całej Polsce. Przystąpił do niego również lubiński oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego. Protestuje przeciw planowanej reformie edukacji szkolnej. Wspólnie z nauczycielami i z rodzicami z całej Polski wyszli na ulice polskich miast, wyrażając swój sprzeciw. Nie zgadzają się z reformą edukacji, którą chce wprowadzić rząd i zarzucają mu brak dialogu ze stroną oświatową. Podobnie jak w całej Polsce, także lubińscy nauczyciele obawiają się skutków nowej reformy. Nadal nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak będzie przebiegała i jakie będą jej konsekwencje. Nie ma żadnego takiego merytorycznego uzasadnienia, że te gimnazja są złe, bo one rzeczywiście kształcą najlepiej. Te dzieci są najlepiej wykształcone z całego tego naszego systemu edukacji, więc nie można tak powiedzieć. Poza tym no, świadczą o tym badania zewnętrzne, które były przeprowadzane niedawno. Nowa reforma szkolnictwa zapowiedziana przez rząd zakłada m.in. likwidację gimnazjów i zastąpienie ich ośmioklasowymi podstawówkami oraz czteroletnimi liceami. W 1999 roku, kiedy gimnazja zostały uchwalone, wtedy to wielkim przeciwnikiem wprowadzenia gimnazjów był właśnie Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Zdaniem nauczycieli w Lublinie kolejne zmiany przyniosą szereg negatywnych skutków. Niewątpliwie wszyscy, którzy pracują w gimnazjum, włożyli największy wkład pracy i w samodoskonalenie, i w cały warsztat, w pewnego typu jakby nowości, które się tutaj pojawiały, i wszystkie jakieś modyfikacje tej całej reformy edukacyjnej w zasadzie były testowane na grupie nauczycieli. Więc są to ludzie najbardziej chyba obciążeni tymi wszystkimi zmianami systemowymi. Zarzuty nauczycieli to przede wszystkim wprowadzenie niepotrzebnego chaosu. Są zdania, że takie częste zmiany dotyczące oświaty tylko zaszkodzą. Strona rządowa nie podała żadnego takiego uzasadnienia w sumie, dlaczego te gimnazja mają być likwidowane. To powinna być taka polityka edukacyjna, powinna być kontynuowana przez kolejne rządy, a nie zmieniana co 4 lata. Były te klasy od 1 do 8 i było wszystko okej. A jak poszły do gimnazjum, to mi się wydaje, że zaraz się dorosłe zrobiły. Tak, czują się tak, jak my się czuliśmy już w tych wyższych szkołach. Uważam, że młodzież, która jest w gimnazjum, po prostu poprzewraca mi się w głowie. Taka jest prawda. Mini, makijaże, to wszystko jest po prostu bez sensu. Uważam i jestem za likwidacją gimnazjum. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada, że jeśli protesty nie przyniosą efektów, podobnych demonstracji będzie więcej. Legnicka prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie głośnego happeningu, podczas którego poznański artysta wywiercił dziurę w ścianie zabytkowego teatru. Według uzbrojonego w młot udarowy performera była to w pełni świadoma akcja, mająca zwrócić uwagę na problem bezpowrotnie znikających dóbr kultury. Śledczy uznali, że czyn znanego twórcy miał znikomą szkodliwość społeczną. Z taką argumentacją nie zgadza się gospodarz uszkodzonego budynku, który złożył zażalenie na postanowienie prokuratury. 60-letni Mieczysław Gryza jest bardzo cenionym złotnikiem, podziwiany przede wszystkim za bezkompromisowość i nowatorstwo. Jednak jego majowa akcja zaprezentowana podczas Legnickiego Festiwalu Srebra nie znalazła żadnego zrozumienia u dyrektora teatru, który konsekwentnie domaga się wyciągnięcia konsekwencji karnych wobec artysty. Prokurator nie podziela tego poglądu. Sprawca oczywiście dopuścił się naruszenia norm prawnych, społecznych, jak również przekroczył granice wolności artystycznej. Jednakże z uwagi, iż jego działanie spowodowało minimalną szkodę, dlatego nie zasługiwał na karę w ocenie prokuratury. Teatr załatał dziurę w holu Starego Ratusza. Naprawy dokonała specjalistyczna firma pod nadzorem konserwatora zabytków. Mieczysław Gryda bez oporów zapłacił za wyrządzoną szkodę. Jacek Głąb pozostaje nieugięty i nie zgadza się z prokuratorskim uzasadnieniem umorzenia. To była konkretna ingerencja w zabytkowy, barokowy obiekt, a jednocześnie motywacja, która pojawia się w narracji pana Gryzy, że chciał zwrócić uwagę na katastrofalny stan zabytków, no jest dla nas też dosyć dziwna, bo można by to porównać do tego, że ktoś bije dziecko, chcąc zwrócić uwagę na przemoc w rodzinie. To znaczy, że to jest jakby dla niego, znaczy niszczenie czegoś jest dla niego zwróceniem uwagi. Nie zgadzamy się z tym, złożyliśmy zażalenie do Sądu Rejonowego w Legnicy. Poznański artysta gościł w Legnicy wielokrotnie. Przy każdej wizycie mocno zaskakiwał publiczność. Jako laureat Festiwalu Srebra między innymi rozsypał ofiarowany mu granulat drogocennego kruszcu. Innym razem zniszczył marynarkę dyrektora artystycznej imprezy Zbigniewa Kraski. Organizatorów i widzów zdążył więc przyzwyczaić do swoich niekonwencjonalnych działań twórczych. Szef Galerii Sztuki jest zadowolony z decyzji prokuratury. Zwyciężył zdrowy rozsądek. Ten zdrowy rozsądek objawia się tutaj w tym, że ta szkoda nie była tak wielka i można było rozstrzygnąć w ten sposób. A ceną za tę stratę, którą było zniszczenie tego fragmentu tynku, jest cena wolności artystycznej. Myślę, że te dwie wartości można łatwo porównać i widać, co jest ważniejsze, przynajmniej w moim przekonaniu. Teatr od wielu lat udostępnia swoje przestrzenie Legnickiemu Festiwalowi Srebra. Po ostatnim skandalu szef uszkodzonego obiektu przyznał jednak, że nie zamierza kończyć współpracy z Galerią Sztuki.
W zakończonej w poniedziałek czwartej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego wzięło udział znacznie mniej mieszkańców niż przed rokiem. Dotąd frekwencja była wzrostowa, teraz jednak nastąpił spadek zainteresowania inwestycjami zgłoszonymi przez legniczan. Magistrat analizuje przyczyny tego zjawiska i nie wyklucza zmian w zasadach przyszłorocznego głosowania. W tym roku głosowało niecałe 9 tysięcy legniczan, czyli około 10% uprawnionych. Dla porównania w trzeciej edycji konkursu wzięło udział znacznie więcej, bo ponad 13,5 tysiąca osób. Być może także następuje pewien proces nasycenia. Ja ciągle mówię być może, bo będziemy oczywiście starać się poznać przyczyny, wykorzystując do tego celu chociażby analizę ankiet, które w internecie wypełniali legniczanie. Było ich kilkaset i to może być bardzo dobry materiał do przeprowadzenia zmian ewaluacyjnych. Legniczanie mieli do wyboru 47 zadań inwestycyjnych. Po raz pierwszy mogli głosować jedynie za pomocą internetu. Urzędnicy podejrzewają, że być może jest to jedna z przyczyn spadku frekwencji. Obaw tych nie potwierdzają jednak spotkani przez nas legniczanie. Panie, my już jesteśmy za młodzi na internet. A jak sobie państwo poradziliście? No poszliśmy normalnie zagłosować. Do urzędu mamy. Bliziutko to jest. To może na to było tak na parterze po lewej stronie. No. Tak. Tak? Zagłosowałam. W jaki sposób? No, przez internet. Bez problemu? Bez. Tak. Stanowi to jakiś problem, trudność? Żadnego. Po prostu się wchodzi na adres, klika tam, gdzie trzeba, wypełnia ankietę albo i nie i tyle. To zajmuje 5 minut. Wyniki głosowania i zwycięskie inwestycje znane będą do 24 października, kiedy to swe prace zakończy Magistracki Zespół Kwalifikacji Projektów. Do tej pory w ramach LBO w Legnicy zrealizowano około 50 już lokalnych, średniej wielkości, bo kosztujących około 200 tysięcy złotych inwestycji. Może aktywne pierwotnie środowiska, uzyskawszy zadania, na których im zależało, nieco odpuściły. Głosować już nie można, ale mieszkańcy wciąż mogą się wypowiadać na temat LBO w anonimowej ankiecie dostępnej na oficjalnej stronie miasta. Sondaż ten zakończy się 19 października o godzinie 14. Urzędnicy tłumaczą, że uwagi, wnioski i propozycje mieszkańców w przyszłości pomogą w doskonaleniu procedur i zasad głosowania. Oglądają państwo piątkowe wydarzenia, a w nich zobaczymy jeszcze... Pobiegną po lampkę górniczą. To jest to naprawdę widowisko na najwyższym poziomie. Pomogą uczniom w matematyce. Ta pomoc będzie służyła temu, żeby ta matura była lepiej zdana. Wystartować może każdy, a jest o co walczyć. Kilkanaście kategorii, 2000 uczestników, loteria fantowa i koncert mezo na zakończenie. 31 bieg Barbórkowy o lampkę górniczą już w najbliższą niedzielę. Po raz pierwszy imprezę pokażemy na antenie telewizji regionalnej. Początek transmisji o godzinie 10. Bieg Barbórkowy o lampkę górniczą to impreza sportowa z wielkimi tradycjami. Początkowo organizowana była tylko dla biegających górników, obecnie przyciąga wielu zawodników z kraju, ale także z zagranicy. Organizatorzy dla wszystkich przewidzieli wiele atrakcji. Są biegi dodatkowe, czyli biegi dla uczniów naszych szkół, biegi już typowo pod KGHM, czyli biegi górnicze, bieg sztygarski na jedną milę, bieg sztafeta dyrektorska, także tych dodatkowych atrakcji jest dużo. Jest również konkurs dla najlepiej kibicującej szkoły, w którym są przewidziane atrakcyjne nagrody. Także naprawdę, kto jeszcze nie był, a ma ochotę się w niedzielę wybrać, zapraszamy bardzo. Kto był, to pewnie już wie, czego można się spodziewać, bo jest to naprawdę widowisko na najwyższym poziomie. Po raz pierwszy w historii bieg będzie transmitowany przez telewizję regionalną. Relacje na żywo można będzie zobaczyć na naszej antenie. To jest nowość, z której się bardzo cieszymy, że ktoś, kto nie będzie mógł dotrzeć do nas, będzie mógł na żywo zobaczyć w domu transmisję bezpośrednio z biegu. Jeszcze dodatkową rzeczą w tym roku, która została wprowadzona, to będzie koncert zespołu Mezo. Koncert Mezo, który będzie uczestnikiem biegu, a po biegu zagra dla osób, które przyjdą, kilka utworów ze swojego repertuaru. 31. edycja biegu barbórkowego o lampkę górniczą zaplanowana jest na 16 października, start o godzinie 11. Impreza ma charakter otwarty i każdy może wziąć w niej udział. Odbywa się na dystansie 10-kilometrowej trasy wyznaczonej ulicami Lubina.
55 tysięcy złotych przeznaczył powiat głogowski na dodatkowe lekcje matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zajęcia nie są obowiązkowe i rozpoczną się jesienią. Mogą z nich korzystać nie tylko maturzyści, ale także uczniowie klas pierwszych. Po analizie wyników tegorocznych egzaminów maturalnych w powiecie głogowskim okazało się, że uczniowie mają spory problem z matematyką. Starosta spotkał się z dyrektorami szkół, po czym uzgodniono, że znajdą się dodatkowe środki. Takie środki właśnie się znalazły, to jest 55 tysięcy złotych. Widzimy takie potrzeby, żeby części uczniów objąć takim wspomaganiem, ale również są uczniowie i klas drugich, i klas trzecich. Właśnie uczniowie klas trzecich, którzy są w tym roku w klasach maturalnych, z pewnością ta pomoc będzie służyła temu, żeby ta matura była lepiej zdana. Informacja o dodatkowych zajęciach z matematyki ucieszyła uczniów. Dobry jest, zawsze komuś może pomóc, kto na przykład matematyki nie rozumie. Albo kto chce napisać lepiej maturę niż oczekuje. Z przyjemnością skorzystam z tych zajęć, ponieważ mam braki w matematyce. Możliwe, że tak. Chętnie w sumie. Bo z pewnością są potrzebne. No, każdemu by się przydały. Tak, to też wydaje mi się, że też bym skorzystała z takich lekcji, bo w sumie mogłoby być przydatne. Pieniądze na dodatkowe zajęcia z matematyki przeznaczone są dla dwóch grup uczniów. Pierwsza to są klasy pierwsze, ponieważ do naszych szkół ponadgimnazjalnych trafiają uczniowie z rozmaitych gimnazjów, więc żeby wyrównać na początku taki poziom, proponujemy uczniom klas pierwszych dodatkowe zajęcia z matematyki. Kolejna grupa to oczywiście maturzyści. Lekcje matematyki nie są obowiązkowe, rozpoczynają się jesienią. Jak związki chemiczne zawarte w powietrzu mogą wpłynąć na rozwój psychofizyczny dzieci? Na to pytanie starają się odpowiedzieć naukowcy z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, którzy wspólnie z Fundacją na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego prowadzą wieloletni program z udziałem mam i ich dzieci. Polska kohorta Matka-Dziecko to program, który powstał z inicjatywy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi we współpracy z Norweskim Instytutem Zdrowia Publicznego pod nazwą Repro.pl. Przez 4 lata, począwszy od roku 2007, utworzono grupę kobiet chętnych do badania rozwoju swoich dzieci od okresu ciąży aż do wieku nastoletniego. Program już przyczynił się do poznania zależności między narażeniem na zawarty w powietrzu dym tytoniowy, ołów i inne zanieczyszczenia, a obniżonym rozwojem psychoruchowym dzieci. Prowadzimy badanie, między innymi testy skórne, spirometrię, badanie psychologiczne i badanie ogólnolekarskie. Zbieramy również materiał od dzieci, próbka moczu, próbka śliny i wymaz z policzka. Materiał ten będzie wykorzystywany do dalszych badań naukowych. W Legnicy badania prowadzone są we współpracy z Fundacją na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego. Chodzi o to, żeby sprawdzić, jak dziecko się rozwija, jak rozwija się dziecko, które miało wysoki ołów przy porodzie, a jak rozwija się dziecko, które ten ołów miało niski, prawda? I ta obserwacja dziecka jest bardzo istotna. Najpierw obserwowane były kobiety podczas ciąży. Potem przy porodzie przeprowadzono badanie z krwi pępowinowej. Następnie co 6 miesięcy mamy zgłaszały się z dziećmi na badania rozwoju fizyczne i psychiczne. Po latach czas na kolejne badania i testy 7-letnich już dzieci. Dziecko ogólnie ma problemy alergiczne. Chciałam tutaj też jakby sprawdzić tą informację, czy dalej choruje. Tutaj jest też fajny ten program, ponieważ są kompleksowe badania z takiej wiedzy psychologicznej. Nigdy w życiu z dzieckiem nie byłam na takich badaniach. W chwili obecnej, jeżeli chodzi o badanie 7-latków, to udało nam się umówić na badanie około 30 mam. Zresztą tak samo było również w zeszłym roku, ponieważ to już jest jakby druga nasza edycja i drugi nasz pobyt tutaj w Legnicy. Pierwszy pobyt był rok temu, udało nam się też około 30 dzieci przebadać, natomiast teraz chcieliśmy powtórzyć ten sukces. Dzięki badaniom już wiadomo, że kontakt matek w ciąży z ftalanami zawartymi chociażby w wyrobach z plastiku czy kosmetykach może wpłynąć na skrócenie czasu trwania ciąży i gorszy rozwój motoryczny dziecka. Z drugiej strony uprawiane przez kobiety w ciąży rekreacyjne aktywności fizyczne pozytywnie mogą wpłynąć na rozwój dziecka w pierwszych latach po urodzeniu. Ustalono też, jakie spustoszenie dla organizmu wywołać może zawarty w powietrzu ołów. Dziecko, które ma wysoki ołów, ma niższą wagę. Zresztą to było doniesienia nie tylko nasze. Podobne badania prowadzone są obecnie w Łodzi. W tym roku planowane są także w Katowicach, Mikołowie i Piekarach Śląskich. W całym kraju w programie bierze udział blisko 1000 kobiet z dziećmi, z czego większość z Legnicy i okolic. I tą informacją kończymy piątkowe wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego weekendu i do zobaczenia.